Czałem, dzisiaj długo oczekiwany odcinek o połogu. Obecnie jesteśmy już prawie 12 tygodni po porodzie, więc Ania ma już 3 miesiące, niemal. Więc połóg już minął, jak wiemy, połóg trwa około 6 tygodni. I dzisiaj opowiem o tym, jak przeżyłam ten czas, co mnie zaskoczyło, co było dla mnie trudnością. To wszystko dzisiaj, zapraszam do oglądania. I ten odcinek będzie miał formę odpowiadania na Wasze pytania dotyczące połogu, które zadawaliście mi na Instagramie już jakiś czas temu. Pierwsze pytanie, jak przeżyłaś połóg? Mogłabyś dokładniej o tym opowiedzieć. Więc połóg był na pewno czasem trudnym dla mnie. Wymagał ode mnie dużo wysiłku i pod względem fizjologicznym jest to trudny czas, gdy organizm kobiety przystosowuje się z powrotem do stanu przed porodem. Jest to też takie wycieńczające. Tak jak mówiłam, ja też w trakcie porodu bardzo dużo krwi, bardzo spadła mi hemoglobina, też z tego powodu też nie za bardzo chcieli mnie wypisać szybko ze szpitala, z tego względu, że moje wyniki były dosyć słabe, miałam też bardzo wysokie ciśnienie i ogólnie byłam bardzo osłabiona, więc to jest pierwsza rzecz, która była dla mnie trudna, właśnie te rzeczy fizyczne. Kolejne to też karmienie piersią, też początki karmienia piersią nie są łatwe, nie obyło się przez, bez bólu i nawet gorączki, o czym może potem opowiem. I też trudne pod względem takim powiedziałabym emocjonalnym, że pojawia się nowa osoba w moim życiu i teraz ta osoba jest najważniejsza. Ważniejsza od moich potrzeb, od moich zachcianek. Ważniejsze są jej potrzeby i jej zachcianki. I to też taka zmiana myślenia, rezygnacja z egoizmu i to chyba w tym czasie połogu było takie dla mnie najmocniejsze. Był to czas rezygnacji z mojego egoizmu, przestawienia się na to, że z takiej osoby niezależnej stałam się matką i teraz opiekuję się tym małym stworzeniem, i, i ono jest najważniejsze. I chyba tak bym opisała pokrótce właśnie ten połóg. Kolejne pytanie: jakie to uczucie karmić piersią? I oczywiście też się zastanawiałam, czy będę. Lubiła to uczucie, że karmię piersią, że to pewnie jest trochę dziwne, ale jak pierwszy raz zaczęłam karmić Anię, to jak patrzyłam na nią, na jej piękną twarz, na to, jak entuzjastycznie je, to było naprawdę piękne uczucie, i do tej pory bardzo lubię karmić piersią. Choć oczywiście też w tych pierwszym może tygodniu, w pierwszych dwóch tygodniach, bardzo mi to bolało, i mimo tego bólu, jak patrzyłam na tą piękną dziewczynkę, jak ładnie je, to i tak. Ten ból mi nie przeszkadzał w tym, żeby karmienie było dla mnie bardzo przyjemnym uczuciem pod kątem takim, właśnie, tego, że karmię moją córkę i jest to naprawdę niesamowite. Kolejne pytanie: czy anurka przesypia całe noce? Ogólnie jest tak, że dziecko po urodzeniu raczej nie przesypia całych nocy. Rzadko to się zdarza. Ania budzi się. Obecnie dwa razy w nocy, wcześniej budziła się trzy, cztery razy w nocy, ale tylko po to, żeby zjeść i dalej iść spać. Więc właściwie Ania bardzo ładnie śpi w nocy. Bardzo od samego początku się wysypiamy. Mało śpi w dzień. Nawet się zastanawiałam, dlaczego Ania tak mało śpi w dzień. Myślałam, że niemowlęta więcej śpią w dzień. Ania od samego początku w dzień bardzo niewiele sypia, ale w nocy śpi bardzo ładnie. I kolejne pytanie, czy połóg jest gorszy niż poród? Dla mnie tak. Dla mnie połóg był trudniejszy niż poród. Poród, wspominam, bardzo dobrze trwał, według mnie dosyć krótko i, i, i sprawnie przebiegał. Natomiast połóg to już jest taki dłuższy okres, gdzie też jest trochę bólu, też trzeba się zmagać z różnymi trudnościami, przede wszystkim z tym, że po porodzie, kiedy jesteś zmęczona, osłabiona, musisz zacząć zajmować się dzieckiem, szczególnie kiedy jest to Twoje pierwsze dziecko i za bardzo nie potrafisz zajmować się noworodkiem i wszystko jest dla Ciebie nowe. I to są bardzo duże trudności. I jak w trakcie porodu, wydaje mi się, że nie potrzebowałam obecności Janka, to w trakcie połogu Janek był, był mi niezbędny. I bardzo przeżyłam ten pierwszy tydzień w szpitalu, kiedy go ze mną nie było, bo był tylko w trakcie odwiedzin, między 12 a 20, a reszta dnia go nie było. I wtedy naprawdę go potrzebowałam, i naprawdę uważam, że mężczyzna jest bardziej potrzebny w trakcie połogu niż w trakcie porodu. Właśnie to jego wsparcie też. No, ja mam bardzo mocny sen, i na początku brakowało mi Janka, bo Janek śpi lżej żeby po prostu pomagał mi się obudzić, kiedy Ania jest głodna, bo bałam się, że się po prostu nie obudzę. Nastawiałam budziki, żeby na pewno się obudzić, kiedy, kiedy będzie głodna. Natomiast jak wróciłam ze szpitala po tym tygodniu, to to Janek już mnie obudził, już mi było naprawdę znacznie łatwiej. Więc uważam, że połóg jest trudniejszy niż poród, przynajmniej w moim wypadku. Oczywiście to jest bardzo subiektywne uczucie. Dla mnie to było trudniejsze, też pod względem bólu, ale też pod względem tego, że potrzebowałam po prostu obecności drugiej osoby, a miałam też taką trudność, że przez pierwszy dzień byłam w szpitalu, nie mogłam wrócić do domu po dwóch dniach, jak to zwykle bywa, i to było też bardzo trudne. No i też to, że to po prostu jest dłuższy okres czasu. Choć miałam w sercu to, że ta połk trwa około sześciu tygodni, więc prawdopodobnie po sześciu tygodniach to wszystko, te wszystkie trudności miną. I rzeczywiście stopniowo wszystkie. Trudności związane z połogiem mijały, i po 6 tygodniach rzeczywiście opiekowanie się dzieckiem i cała ta pielęgnacja okazała się już być sielanką, i teraz bardzo dobrze się czujemy za nią. Świetnie sobie radzimy, ale te pierwsze tego nie były trudne. I czy jak przeżywałaś Baby Blues? Więc mi się wydaje, że nie przeżywałam Baby Blues, choć miałam coś takiego właśnie w szpitalu. Że bardzo tęskniłam za Jankiem, i byłam, ja ogólnie nie jestem bardzo emocjonalna. To w, w trakcie tego połogu byłam znacznie bardziej emocjonalna, i jak tylko pomyślałam o Janku, o tym, że go nie ma, że, że jesteśmy tacy rozdzieleni, od razu chciało mi się płakać. I, też, I to samo działo się wtedy, kiedy był obchód w szpitalu i mówili, że dzisiaj jeszcze nie wyjdę. Wtedy od razu łzy napływały mi do oczu, po prostu tak tęskniłam za Jankiem, i, i to było może taki objaw Baby Bluesa u mnie. Kolejne pytanie. Jakie było Twoje największe zaskoczenie po porodzie? Jeśli chodzi o pałok, jakie było moje największe zaskoczenie? Nie wiem. Wydaje mi się, że jakbym na to pytanie odpowiedziała, wcześniej, to bym na to odpowiedziała. Teraz już nie pamiętam, jakie było moje największe zaskoczenie, jeśli chodzi o połóg. Karmienie piersią. Jakie masz dotąd doświadczenia? Więc ja podczas karmienia piersią przeżyłam prawie wszystkie możliwe trudności i zastoje, i stany zapalne, i gorączkę powyżej 40 stopni. I był też taki okres, że Ania bardzo mało przybierała na wadze, więc musieliśmy jej ją ważyć bardzo często i też byliśmy dwa razy w poradni laktacyjnej, żeby dowiedzieć się, co może być przyczyną tego, że Ania właśnie tak mało przybiera na wadze. Więc było tych trudności trochę, ale tak jak mówiłam, mimo to karmienie piersią uważam, że jest y, niesamowitym uczuciem i naprawdę polecam każdemu. I ostatnie pytanie, czy w połogu masz wahania nastroju? Więc wydaje mi się, że trochę mam, choć Janek mówi, że nie, że, że, że trochę miałam w trakcie połogu, bo czasami po prostu robiło mi się smutno przez takim, przez to, że jest tyle różnych problemów, że tutaj Ania mało przybierane wadze, że to mnie coś boli. Ale Janek szybko mnie pocieszał i szybko z tego wychodziliśmy. Też modliliśmy się w trakcie, w trakcie gorączki, w trakcie jakichś trudności i... I był to też czas takiego spotkania z Bogiem, choć muszę powiedzieć, że czasami moje modlitwy wyglądały w trakcie połogu w taki sposób. Panie Boże, doświadczyłam już tego i tego. Wydaje mi się, że nie jest konieczne, żebym doświadczała wszystkich możliwych trudności, jakie mogą być w połogu. Możesz mi niektórych z, ty z tych trudności oszczędzić. I Bóg oczywiście oszczędził mi nie wszystkie trudności, jakie wiem, że mogą wystąpić w połogu, ja przeszłam, choć rzeczywiście był to dla mnie czas trudny. Mimo, że to był również czas pełen miłości, pełen Bożej obecności, też takie czasy, że spędzaliśmy go w trójkę, ja, Janek i Ania, nawzajem się wspieraliśmy, może Ania jeszcze tak aż nie wspierała, raczej swoją obecnością I, i uważam, że też jest to czas niesamowity. Niesamowite jest też to, że każda kobieta przez to przechodzi, przez te różne trudności, a mimo to tak wiele rodzi się dzieci, tak wiele jest szczęśliwych rodzin, że kobiety naprawdę są silne, że przechodzą przez to i Bóg daje siłę, daje siłę, aby przejść przez ten czas, daje siłę, aby wychować dziecko, choć wiem, że teraz te wyzwania, które mnie czekają są y, cały czas ogromne, bo z każdym dniem Ani rośnie, potrzebuje coraz to nowych rzeczy, teraz bardzo lubi z nami rozmawiać, chce żebyśmy przy niej byli i tej potrzeby będą się zmieniać z każdym tygodniem, z każdym miesiącem i będą nowe wyzwania przed nami. Więc Połóg jest to na pewno czas wyzwań. I dla każdej z Was, która jest w Połogu, życzę wszystkiego dobrego, życzę Bożego Błogosławieństwa, życzę, żeby Bóg pomagał Wam przejść przez te wszystkie trudności, bo naprawdę z Bogiem da, da radę. I naprawdę Połóg się kończy, co jest bardzo dobrą wiadomością, że to wszystko, co jest trudne, mija. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia i przepraszam za wiertarkę w tle.